Bo rozumiem, że klaun dzisiaj tworzy tutaj różne figury, tak? Co najczęściej zamawiają przychodzący? Wie pan co, dzisiaj to w ogóle jestem w szoku, bo są takie zamówienia, których w życiu nie miałam. Na przykład połączenie szabli z sercem. Szabla z sercem. Aha. Więc generalnie co dziecko zachce, to staram się stworzyć. Ale tu standard, bo rozumiem, widzę, jest piesek taki, tak? No to jest, rozumiem, takie typowe. Czy dużo już takich się skręciło w ciągu tych ponad godzin? No właśnie. No to około 100 balonów, niecałe, no, skręciło. 100 balonów, 80, tak, 10, mamy 80. Którą? 16:30, półtorej godziny 100 balonów, to chyba dużo. Znaczy ja tak nie czuję, po prostu działam, więc... Jasne, dobrze. Proszę powiedzieć, takie najbardziej, bo ta szabla z sercem to jest rzeczywiście oryginalne, a w ogóle jakby w takim skręcaniu balonów, to co panią najbardziej zaskoczyło, że ktoś przyszedł i chciał zrobić, no i pani się udało? Wie pan, co dzisiaj akurat tak, no, więcej wiadomo, że jest standardowych zamówień, ale z takich dziwnych... Wie pan, co, w ogóle ja przychodzę na masowe imprezy, więc czasami jest po prostu ogromna kolejka. I dziecko ma jakieś niewyobrażalne stworzenie, to też, po prostu trzeba powiedzieć, że jest taka sytuacja, jest kolejka i wiadomo, że trzeba trochę być empatycznym do drugiego człowieka. Okej. Okay. Więc generalnie trzymamy się na tej... A czy takie wodne, morskie dzisiaj tematy, bo to jest Festiwal Górnej Odry nad Odrą, taki związany zdecydowanie z promocją tej rzeki. Czy coś było takiego, konik morski, nie wiem, jakiś... Łabędzie potrafię zrobić, super. Też, więc, ale jeszcze nie robiłam, ale robiłam też jakieś szable do chłopaków, jest czyli to pirackie. No bo tak, bo tutaj dzisiaj ten spektakl... Jakieś nakrycia głowy balonowe, to jak najbardziej. To jeszcze spytam, bo nie spytałem nikogo, kto tak skręca te figurki. Czy to jest trudna czynność? Czy to jest coś, co jest nie do nauczenia? Bo jak już długo pani, rozumiem, tym się tak, zajmuje. Doświadczenie więc... uczy. Aha, doświadczenie uczy. Jak ma się kolejkę ogromną, to po prostu się nie myśli i się działa. Dobra, więc... dobra. To jeszcze jak można się przedstawić? Z filmu można powiedzieć. Jak... Prymart, agencja artystyczna. Dobrze. I dzisiaj jest tutaj Prymart. I z imienia jak można... Klaudia. Pani Klaudia z Prymartu. Super. Dobrze. Dzięki bardzo. A to jest właśnie, żeśmy pokazali sprzęt jeszcze, tak? Sprzęt do tego to jest taki, że... Pompka, właśnie, pompka. Duża. Tak jest. A nie, malutka. Ma pani taki stylowy kuferek. Właśnie, no. Taki trochę piracki. Oj tak, tak. Idealnie pani się dopasowała. Super. Tak, fajnie. I to wystarczą. Dzisiaj. I wystarczą. Dzięki bardzo. Dzięki.